Cześć, jestem Krzysiek Krajewski, jestem częścią ekipy Quadron Wolfpack i mam kilka ciekawych tipów na to, jak wykonywać tatuaże, żeby było łatwiej. Ja się zajmuję tatuażem geometrycznym i ornamentami, więc jest dużo drobnych elementów, które często są bardzo skomplikowane i czasem kalki są tak duże, że trzeba sobie zaznaczyć jakąś część pracy. A to, co moim zdaniem psuje estetykę pracy z ornamentem, to są zbyt wyraźne zaznaczenia. To znaczy, faktycznie, jeżeli mam nawet dużo roboty do zrobienia, staram sobie tak ją rozplanować, żeby wykończyć jaśniejsze elementy, tak żeby one już były na gotowo zrobione, natomiast te, które już muszę zaznaczyć, żeby były jak najciemniejsze. Wtedy, jeżeli zaznaczam sobie kropkami obrys elementu skomplikowanej geometrii, to tej kropki nie widać na brzegu zaznaczenia. To maksymalnie zmienia jakby obraz pracy, jeżeli na brzegu drobnych elementów widać taką wyraźną kropę, a element jest delikatny. Także można to zrobić na dwa sposoby. Albo właśnie wykańczyć pracę tak, jak leci, od dołu do góry, od razu robiąc wszystkie elementy, albo właśnie kropkując obrys jak najcieńszą igłą, czy trójką na błyskach piątkach, używając jasnego tuszu i minimalnie tylko wprowadzając igłę w skórę. To jest jedna rzecz, która jest, myślę, fajna głównie dla początkujących.